Witam na wideotesty.pl i zapraszam Was na recenzję ekspresu do napojów gazowanych SodaStream. SodaStream to nowoczesne, innowacyjne urządzenia umożliwiające przygotowanie pysznych napojów gazowanych w domu. W zestawie z ekspresem otrzymujemy nabój z dwutlenkiem węgla, plastikową wielorazową butelkę na napoje oraz 6 próbek syropów umożliwiających przygotowanie 6 litrów napojów. Przygotujemy sobie teraz taki napój. Najpierw oczywiście wlewamy wodę. Może być to zwykła woda z kranu, to jest właśnie urządzenie do tego przeznaczone, aby nie kupować plastikowych, butelkowanych wód, tylko używać wody z kranu. Oczywiście, jeżeli jest ona dopuszczona do spożycia. Mamy tutaj na butelce znacznik, kreskę, do której nalewamy wody. Następnie umieszczamy butelkę w ekspresie. I wciskamy przycisk znajdujący się na górze. W kilka sekund mamy wodę nasyconą bąbelkami. Teraz wystarczy tylko dodać do tej wody syrop i otrzymujemy pyszny napój. Trzeba pamiętać, aby dokładnie syrop z wodą wymieszać bez żadnych tutaj gwałtownych ruchów, aby nam po odkręceniu butelki nie wyleciało. Tylna część obudowy ekspresu jest zdejmowana i ukryty jest za nią nabój. Aby zamontować nabój w ekspresie, wystarczy go po prostu wkręcić w odpowiednim miejscu. Podstawka naszego ekspresu wykonana jest oczywiście z materiałów antypoślizgowych. Gdy skończą nam się próbki dodawane do ekspresów, możemy zakupić syropy pełnowymiarowe. Jedna taka butelka wystarcza na zrobienie 12 litrów napoju. Każdy z syropów ma na wewnętrznej stronie nakrętki miarkę, która pokazuje nam, ile musimy nalać tego syropu, aby napój miał jak najbardziej odpowiedni smak. Aczkolwiek, jeżeli ktoś lubi bardziej rozwodnione, to oczywiście może wlać go sobie mniej. O tym, dlaczego warto przygotowywać napoje gazowane w domu oraz o wpływie ekspresu SodaStream na środowisko, przeczytacie w pełnej recenzji na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was również na nasze forum oraz na wideotestowego Facebooka. Pozdrawiam i do usłyszenia!